Partnerem podcastu Myśl na Dziś jest marka Health Labs Care, producent suplementów diety i kosmetyków stworzonych z myślą o potrzebach nowoczesnych kobiet. Dla mnie to jest bardzo pozytywne i ja się cieszę, że tak jest i wydaje mi się, że będzie tego coraz więcej, dlatego że też astrologicznie Uran, władca astrologii, on jest teraz w byku, on przynosi nam to przewartościowanie i pyta, co jest dla ciebie ważne i tak dalej. I przechodzimy jakiś rodzaj rewolucji i dlatego cieszę się z tego, że tej astrologii jest coraz więcej, bo jest to droga do tego, żebyśmy po prostu poznali siebie, żebyśmy poznali te swoje ustawienia i żeby nam było łatwiej, więc im więcej ludzi się tym zainteresuje, im więcej osób się na to otworzy, a tak naprawdę wracamy do korzeni, bo przecież ona była żywa tak bardzo kiedyś, to nie jest nic nowego, tym po prostu będzie przyjemniej, spokojniej i z takim większym oddechem, więc ja jestem na tak. To jest tak jak z każdą wiedzą i nauką, że jeżeli ją zgłębiasz coraz bardziej to rozumiesz coraz więcej. W pewnym momencie to się robi coraz bardziej skomplikowane, ale też jak skaczemy tylko po powierzchni, tak jak właśnie z tym przykładem, który podałaś, że o, mamy retro. I na ogół to, co czytamy w internecie, to jest to, że o Boże, retro i teraz jakby jest taki czas, który jest negatywny, jakiś, że ten Merkury nam psoci i utrudnia, ale to nie jest tylko tak, bo to, co ja ciągle powtarzam, że w astrologii nie ma czerni i bieli, tylko jest jedno i drugie i wszystko pomiędzy, więc ta retrogradacja oczywiście, że może dawać jakieś poczucie zagubienia i to, że jesteśmy tacy bardziej chaotyczni, zapominamy i że rzeczywiście jakieś sprzęty się psują albo mylimy daty, ale też może nam dać głęboki wgląd w siebie, bo jest to zaproszenie do autorefleksji, do tego, żeby się wycofać, żeby zwolnić, więc jeżeli czytamy jedną czy dwie strony w internecie, gdzie jest napisane, że retro to jest coś negatywnego, no to też w to wierzymy i to jest bez sensu. Tak samo jak najgorszy znak w całym zodiaku i wszyscy ci powiedzą, że to jest skorpion. No proszę cię, jakby dlaczego? Ja też rozumiem w pewnym sensie, skąd to się bierze, ale to nie jest prawda. Nowa Myśl na Dziś czeka na ciebie od wtorku do piątku o 7 rano. Pełna rozmowa, z której pochodzi fragment, dostępna jest na Karolina Sobańska Podcast, a link do konkretnego odcinka znajdziesz w opisie. Obserwuj Myśl na Dziś i Karolina Sobańska Podcast na Spotify i iTunes, aby być na bieżąco. Po więcej treści zajrzyj na Instagrama Karolina Sobańska.